No cześć, witam Was na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj będziemy kontynuować potęgi. Zajmiemy się zapisywaniem w postaci jednej potęgi iloczynów ilorazów tych potęg. Dobrze, mamy tutaj najpierw są teorie, a mianowicie działania na potęgach o takich samych podstawach. Podstawy, czyli A, oraz wykładniki, czyli inne liczby, w tym przypadku akurat n i m. Gdy mamy sumę dwóch potęg o takich samych wykładnikach lub różnice, to musimy niestety mozolnie obliczyć pierwszy składnik oraz drugi i potem to dodać do siebie. Dlatego na to nie ma żadnego łatwego sposobu. I tak samo jest z różnicą. Jednak w przypadku mnożenia i dzielenia potęg o takich samych podstawach możemy sobie to prosić w taki sposób, że ten przykład tutaj, czyli a do potęgi n razy a do potęgi m, zapisać w postaci a i w wykładniku będzie n dodać m. I wtedy będzie taki sam. Zaś przy dzieleniu zamiast n dodać m jest n minus m. Tak, zapamiętajcie to, ponieważ jest to, powiem, bardzo przydatne w kolejnych zadaniach, a często się zapomina. Tutaj mamy działania na potęgę o takich samych wykładnikach. Tak samo jak przed chwilą, teraz sumę i różnicę znów musimy mozolnie dodawać pierwszy składnik obliczony oraz drugi. Jest to jedyny na to sposób, jeszcze raz przypominam, jedyny i nie ma żadnych skrótów, aby nam się nie myliło, porównując to do mnożenia i dzielenia. W mnożeniu i dzieleniu możemy zaś sobie uprościć. Tutaj mamy różne podstawy, jednak wykładniki są takie same. Czyli analogicznie do tamtego dodajemy do siebie podstawy i wszystko mnożymy razy ten wykładnik. Oraz a w dzieleniu znów jest a minus b. Razy ten tutaj wykładnik. Pamiętajcie, aby zastosować jedną zasadę, to wykładniki muszą być takie same, a tak jak przed chwilą widzieliśmy, to podstawy muszą być takie same. Jeśli wszystko jest równe, to nie możemy z tym nic zrobić, wtedy musimy znów mnożyć pierwszy składnik i drugi. Pierwszą część i drugą, bo to są i iloczyny. Znaczy czynniki. Czynniki i... Dobrze, teraz obliczymy kilka przykładów, aby nam się to utrwaliło. Na początek w miarę coś prostego. Jednak te przykłady wszystkie są proste, więc tutaj nie będzie raczej nic trudnego. Mamy tutaj 3 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi trzeciej. Jak się przed chwilą dowiedzieliście, podstawy są takie same. Jednak ile razy, znaczy wykładniki są różne, więc możemy sobie przepisać podstawę i sumować te wykładniki. Jest to samo co 3 do potęgi piątej. Teraz możemy to wstukać w kalkulator i już nam wyjdzie wynik. Tutaj już mamy taki, nie wiem, podchwytliwy przykład, no może nie podchwytliwy. Tutaj mamy podstawę 4 i drugą podstawę 2, a wykładniki 2 i 3. Jeszcze do tego jest odejmowanie, czyli musimy po prostu obliczyć pierwszy tutaj tą część tego wyrażenia i potem tą i odjąć pierwszą od drugiej. Jest to jeden sposób, żeby to obliczyć, czyli 4 do potęgi drugiej to jest 16, minus 2 do potęgi trzeciej to jest 8, czyli wynik to jest też 8. Tutaj mamy podobny przykład do tego pierwszego, jednak zamiast mnożenia mamy dzielenie, czyli znów podstawy, jak widzimy, że są takie same, przypisujemy tutaj oraz odejmujemy ten wykładnik od tego, ponieważ jest tutaj dzielenie. Daje nam to 5 do potęgi drugiej, czyli 5 razy 5, czyli, jak już wiemy, 125. Przejdziemy tutaj do jeszcze kilku tych przykładów. Tutaj przykład podobny do poprzednich, jednak podstawy są różne, jednak za to wykładniki są takie same. Jak już wiecie, wykładnik będzie taki sam, czyli po prostu, jeśli tutaj mamy dzielenie, odejmujemy tą podstawę od tej, czyli 6 minus 3 do potęgi czwartej. Czyli jest to 3 razy 3 razy 3, znaczy 3, czyli 81. Bo tam 9 razy 9 to 81.
Tutaj mamy przykład, kolejny może jest jeszcze dzieleniem przez 25 i 1, ale to nam nie utrudni. Musimy się głównie skupić na tym tutaj. Mamy tutaj 4 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi drugiej, czyli wykładniki są takie same, dodajemy podstawy, to jest 7 do potęgi drugiej 49, dodać 1, to jest 50 podzielone przez 25, to jest 2. Oraz ostatni przykład. Tutaj mamy, musimy pamiętać, że kreska ułamkowa jest równa temu samemu dzieleniu, czyli po prostu że wykładniki są takie same, podstawy są różne, czyli 4 minus 2, jest to 2 do potęgi drugiej, razy 5, razy 5 do potęgi trzeciej i 3 do potęgi trzeciej, znów podejmujemy tą podstawę od tej, jest to 2 do potęgi trzeciej i to również są takie same podstawy, czyli to jest to samo co 2 do potęgi piątej, czyli 32. I tak to by było na tyle, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Była to prosta lekcja, mam nadzieję, że wszystko zapamiętaliście. Zachęcam jeszcze, aby sobie powtórzyć, ponieważ ta wiedza nie jest tak często powtarzana na zajęciach, więc warto ją sobie dobrze przyswoić. Zachęcam do oglądania kolejnych lekcji. Na następnej lekcji znów się zajmiemy potęgami. Dziękuję i zapraszam ponownie.